Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farm Sector 22. Oczywiście dzisiaj chleb na osadzie, jak widać. No a dzisiaj orka, uprawa, siew i może wały. Zobaczymy, jak się wyrobimy. Bo te wały to nie są takie konieczne. Znaczy, są wymagane, ale nie trzeba wałować oczywiście, tak? Na odcinku. Zobacz, jak się wyrobię, tak naprawdę. Na początek sobie wziąłem orkę. Potem będzie uprawa, potem będzie bronowanie nowym nabytkiem, więc będzie nowym nabytkiem bronowanie, więc będzie szło. A jakim to zobaczycie w późniejszej części odcinka. O ile na miniaturce nie było sprzedane. Chyba będę od razu tutaj w prawo kręcił. Chyba jak najwięcej mnie zaorane. Kurde, tak jeden przejazd jeszcze brakowało, nie? Jakbym miał jeden przejazd więcej, to wtedy bym się idealnie wyrobił. Dobra, zakręć kołem fortuny. Oczywiście ja sobie gram w dwie gry naraz, czyli farminga na odcinku. Jak widzicie, jeszcze sobie gram na telefonie, ale to tam, wiecie. Na telefonie to jest Tycoon, więc tam się tylko klika tak naprawdę. No i czekam, aż będzie po prostu kasa zarobiona i żeby ulepszenie zrobić, tyle tak. Oczywiście wapno tutaj wysypane było, na tym drugim polu też. Już jest zaorane tamto drugie pole, no ale tak musiało być. Oczywiście na dwójce sobie jeździmy. Przecież powinienem chyba zrobić tak. O, na trójce, żeby 12, żeby na obrotach był nowy. Tak powinno się orać. No tak na wolny, to tam wiecie. Tak niech sobie jedzie i przynajmniej będę miał miejsce do nawracania. No i gra muzyka. Fajnie się tą piątką może, dlatego wziąłem sobie czwórkę. Dobra, zbierz darmową skrzynkę. To zamknij. Tu kliknij tak. Tu kliknij reklamy, niech się ogląda. Zawsze to jakiś profit jest z tych reklam. Zasłupem w prawo. Ja myślę, że jeszcze jedno kółko. Wtedy chyba będę w drugą stronę jeździł, czyli w lewo. Bo pierwsze to zaoram, potem tamto. Cześć. No potem trzeba poprzeczniak zrobić, więc poprzeczniaki, dwa w sumie. Dobra, zbierz. I tyle mnie tu widzieli. O! Ktoś remont robi. Oczywiście jest sobota 24 lutego. No ten odcinek widzicie 1 marca, w piątek. Więc zaczynamy marzec, oczywiście. Powiem wam tak, że no, Poleron jest zakończony. Do końca lutego chciałem nagrać i nagrałem. Mi się to udało. Więc bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu, że mi się to udało. Już jedna seria mniej, więc nie muszę jeszcze tak się martwić. No, teraz wiadomo, Ellen Grant będzie po dwa razy w tygodniu chyba. Czyli w poniedziałki i w piątki. Jeszcze muszę to dokładnie przemyśleć, no, bo 2000 klub będzie raz w tygodniu. M-Click też raz w tygodniu i Flat też chyba raz w tygodniu. Ale też jeszcze wszystko muszę pomyśleć, jak to zrobić. Bo raczej nowej serii nie będę robił, no bo bez sensu. A też miałem taki plan, taką myśl w sumie. Dobra, ostatni raz tutaj jadę, bo już trochę daleko jest zjeżdżenie. Ja bym sobie zrobić jakąś nową seryjkę. Może nowych widzów przyciągnąć, nie? No ale tak sobie stwierdziłem, że na razie nie. Że Ellengrada chciałbym skończyć. Nie wiem, czy do końca marca, tylko po prostu, żeby skończyć. Przed majówką, o! Przed majówką, żeby zakończyć Ellengrada, nie?
Kiedy wiadomo, jak jest nowa seria, no to praktycznie zero ogarniania między odcinkami jest. I jest pięknie. No i dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. No i łogi, natłoki. Nie, już dużo nie zostało do orki tego pola. No mówię, to jest szybko, bo to jest małe pole, więc to się fajnie szybko orze. Zwłaszcza, że ten kryty tutaj przed odcinkiem sobie zaorałem, żeby się nie denerwować. Do tyłu. Dobra, to w sumie też mogę przyspieszyć. Też nie było to aż takie potrzebne, ale... Ale niech sobie tam coś leci, nie? W tle na telefonie. Bo i tak muszę tutaj teraz nawracać więcej razy, więc... Tu też te dwa przejazdy powinny być zaorane. Wtedy na tamtą stronę. No się da. To wszystko da. Ile mam minut? No 6. No to tak myślałem, że z 10 minut orki tej uprawy to nie wiem ile zajdzie, bo... Mam raz, dwa, trzy, cztery pola do uprawy. Kurde, no patrz, prawie, nie? Nie, dobra, bo tutaj mi trochę winda nie wyrabia, ale no nie mam... Nie mam tego już. Muszę czekać na tego, dobra. Wszystko wiem, co się dzieje na wsi. A to i tak będzie mało. To jeszcze raz musi wyskoczyć. Chociaż... Chociaż dwa levele podnieść. No i dobra. Jedna część pola zaorana, tak? Teraz będzie tamta. Trochę bardziej krzywa, więc... Nie wiem, ja lubię sobie tą kamerą majdać, dlatego to tak... O, zapis. Właśnie, muszę zwierzęta zobaczyć moje, bo... Dodałem ten mod na... Nie, na wzrost. Czyli, że mogę mieć cielaczka, muszę zobaczyć moje zwierzęta, bo w sumie wszedłem i zapomniałem o tym. Jak to wygląda? Samica, samica, samica. Cztery samice, tak? Osiem... Nie, czekaj. Cztery... Osiem... Dwanaście. 12 samic dorosłych mam? Okej. Okay. Jestem za 2000, więc sobie... Tam też nie, ale te są za 2000, więc może, może? Może jakąś przyczepę sobie ogarnę do zwierząt i będę zwierzęta sprzedawał, i to by nie było głupie. Bo ty 2000 za krowa, nie? No, 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 no. A w sierpniu będzie kasa za mleko, czy we wrześniu, sorry? Więc może we wrześniu będzie te krowy sprzedał? Nie wiem, muszę to przemyśleć, ty, ale to by nie było głupie, nie? Ja mówię, to nie byłoby głupie sprzedawać krowy. Bo mam plan taki, żeby postawić oborę w niedalekiej przyszłości. Oborę postawić na same krowy. A tutaj w tym, gdzie mam 50 krów teraz niby. No to tam po prostu byki trzymać, nie? Tam z 15 byków. I tam byki trzymać, żeby zarabiać sobie z byków. Bo byk za 3000, no to akurat, nie? Sprzedam 10 byków, no, byków, no to mam 30 tysięcy. A za 30 tysięcy to już jakieś tam małe pole można kupić, nie? Teraz już chyba nawet nie. No ale mówię, tak sobie 15-20 byków trzymać. I tak kupować partiami, nie? Że jedna partia... By nie od razu wszystkie byki, tylko nie wiem ile tam szczepa, na 5-6 byków znajdę sobie.
No to 5 kupić rocznych na przykład. Ja nie wiem, jak one tam są miesiącami, ale wiadomo, jedne samce w innym mieście, ale wiadomo, jak się będą byki rodzić na nowej oborze, to będę przekładał do starej obory, o. No to będę przekładał do starej obory, tak? I będzie gitara. I one sobie tam będą rosnąć i rosnąć te 2 lata, więc wiadomo, żarcia będą potrzebować, no ale kasę mi oddadzą, nie? Więc to nie jest taki głupi biznes, te byki. Ja już kiedyś sobie myślałem o tych bykach, ale zapomniałem o tym. Bo jak oglądałem sobie od Bizaka, w sumie dalej oglądam, bo jestem na 110 odcinku. 110 z 254. I teraz pewnie jestem dalej, jakby to oglądacie, bo ja tak staram się 2 dziennie oglądać. Znaczy, no teraz w sumie sobota, to mogę trochę więcej obejrzeć, no bo wiadomo, o co chodzi, nie? Jak jest sobota, no to jestem w domu. A jak jestem w domu, no to mam czas. Tak po robocie to wiadomo, zawsze ta siłownia wypada i wtedy nie wróci, to już jest 20. No to o 20 to trochę sobie pograć i tam wieczorem te 1,5 odcinka, 2 odcinki, zależy ile czasu jest, nie? Zawsze przed spaniem sobie odbylaka odpalam i tyle. No 11 minut. Ale jest taki z 50 minut, bo ten nowy nabytek jest do tego. Mówię, ja już nawet nie muszę mieć tego wałowania, nie? Bo to wałowanie to jest tam taka robota, taka sobie. Nie tyle, że niepotrzebna, tylko nie chcę pokazywać na rzepaku może tego wałowania. Może na innej uprawie pokażę wałowanie, nie wiem, pomyślę, nie? Na 308, no dobra, to zawsze coś tam wyjdzie. 28 teraz. Dwadzieścia 8 minuta. 4 aku, no może być ciężko. Zobaczymy. No bo to jeden aku przechodzi na jeden wózek, dobra. Dobra, wy i tak nie wiecie, o co chodzi, ale nieważne, dobra, nie zdąży. Ale dobra, to nic straconego, bo za 5 minut znowu będę miał. Trochę sobie tego podbiorę pieniędzy z reklam i tyle będzie, nie? Będzie gitara. Nie no, ale mówię, muszę to zrobić, bo w ogóle ten tydzień jakoś tak dziwnie wyszedł. W ogóle to przez to, że wczoraj byłem na pi, a w sumie i tak bym nie nagrywał wczoraj nic. Znaczy, no ewentualnie ten lapsed mógł sobie 2 nagrać. To też już by było do przodu, a tak teraz jest sobota i ja muszę dzisiaj nagrać sobie na jutro szybko wielmoże i wyrenderować to i wrzucić, nie? Więc to mi kurde zejdzie do wieczora. A później jeszcze nie Elengrada, tylko no Elengrada też trzeba ogarnąć save'a, bo tam jest troszeczkę dużo do roboty, tam trzeba wszystko skosić. To co na odcinku było. To też z godziny, 1,5 godzinki wejdzie. No ale dobra, to się wszystko da. W tym sezonie ja robię bruzdę do pola, nie do rowu. Bo trzeba narzucić trochę na ten rów. Bo coraz niżej się to robi. Dobra, jeszcze 3 minuty mam, więc żeby kolejne ulepszenie zrobić, więc te 3 minuty muszę poczekać. No i dobra. Dawaj, 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 bo tu już 2 przejazdy i będzie koniec.
No, 15 minut, no to zrobię. Może jak się uda, to godzinny. Czyli taki godzinny z tego wszystkiego, to nie byłby głupi pomysł, nie? Jak ja się cieszę, że zacząłem przed odcinkiem to orkę robić, nie? Tego trójkąta jeszcze nie mam do orki, bo jakbym miał tego klina do orki jeszcze, to ja nie wiem, czy ja bym to zaorał. Znaczy, no zaorać bym zaorał, nie? Ale to praktycznie cały odcinek był zeszedł na orce. To tak średnio, średnio. Pół gdzieś na razie na bok postawię. Później po odcinku będę sprzątał. No i dał. O kurde, po kukurydze sąsiada to tak nie miało być. Dobra, tutaj zostawiam pół. I teraz siadam do nowego nabytku. Jakim są brony 10-metrowe, zapłaciłem za nie 5 tysięcy chyba, albo 6, coś takiego. Oczywiście do John Deere'a zapiąłem sobie. No i gitara. A John Deere jak to John Deere? Dalej nie wiem. To jest złóż kultura, to nie. Nie wiem jak to się to do kielewy co tutaj opuszcza, nie? Za diabła. No ale dobra. Gdzie sobie ustawimy jeszcze offseta i jedziemy. Zrzucimy sobie na C. Raz, dwa, trzy, cztery. Na C4, bo to jest wtedy full prędkość. No nie wiem, czy trochę nie za szybko jest 22 na godzinę z bronami, no ale... W sumie z bronami się szybko jeździ, no ale nie aż tak. O, patrz, ty! Poprzeczniaka zapomniałem tu zrobić, ale dobra, to już tyle bronami zaciągnę. Na live jako realnie zapomniałem poprzeczniaka tu zrobić. Tam od ulicy zrobiłem, no to nie. Wziąłem sobie John Deere'a, bo on fajnie wróci, to raz, a dwa, że... No, taka trochę wspomnienie z dzieciństwa, można powiedzieć. Jak tutaj wojskowy bronowali takim zestawem. Czyli brony 9 akurat. Tutaj są 10, ale to tam szczegół. Brony 9 i John Deere 6920, nie? Albo 69-30, to już obłędnie. M-ką też brunowali, więc... To po prostu... Ciągnik zależy od tego, który kierowca był, tak? Bo zawsze ciągnikiem jeden kierowca jeździ i tyle. Każdy ma tam swój ciągnik przepisany i koniec. Że kiedy ma jechać bronować, który to teraz rzadko, nie, ale... Teraz rzadko bronują, chyba nawet wcale. Nie no, nieraz tam przebronują coś, ale... A kto, żeby bronę używać, to rzadko. O, widzicie, dlatego wziąłem sobie 4 pola, bo to jest szybka robota, te bronowanie. A też mi zależało, żeby trochę sobie porobić tymi bronami. Bo to nowy nabytek, to... Ogólnie jeszcze była wersja 15-metrowa, ale stwierdziłem, że to będzie za dużo już. Może w przyszłości, może, ale to nie wiem. Pewnie później będę myślał nad... Nad jakimś kultywatorem albo gruberem, nie? Żeby tylko to przeciągnąć ściernisko i wtedy od razu siać. Bo ja tak myślałem, że po rzepaku może by orkę robił. A bezorkowo od razu w ściernisko siał. No nie wiem, ty to w sumie muszę to na tym pomyśleć, ale to... Jak będę miał taki siewnik jakiś do bezorkowca, znaczy taki do, wiecie, do uprawy... Znaczy do uprawy, do siania w ściernisko, no to tak, nie? A to są malutkie pola tutaj, więc zobaczycie. Będą zawsze jest najgorsze te pierwsze kółko zrobić. Brony do góry. Ja się wykręcę. Tam brony jak pójdą po rowie, to im nic nie będzie.
Najważniejsze, że ciągnik nie wpadł do rowu. I tutaj moja soja to będzie koszona za niedługo. Moja soja, się władowałem w nią jak dzik. Nie mogę jak ten rząd wychodzić, to jest coś pięknego, nie? Oczywiście dzisiaj Kubota sieje. A tu nawet pokazywałem chyba, jak się teleportowałem, albo nie. A jak nie, to nie. No tak sobie ostatnio myślałem, że ja tej Kubotę tylko użyłem do talerzówki, to tak, ona nie ma co robić. A siewnik stał, więc mówię, fajny odcinek, który robię sobie z siewy Kubotą. Bo wiadomo, case jest zajęty, bo z wałami stoi. Będzie wałował, jak będzie czas. A jak nie będzie czasu, no to nie będzie wałował. A że akurat pasowało do tych brun, czwórka też by dała radę, nie? Ale czwórka była z pługiem, więc bardziej mi sobie zależało, że czwórka orała niż z brunami jeździła. Bo to teraz tak wyszło, że największy ciągnik do najlepszej, najlżejszej roboty zapiałem. No niestety, tak wyszło. Że najlepszy i najmocniejszy ciągnik zapiałem do brąz, czyli do najlżejszej roboty, jaka jest na dzisiejszym odcinku. A najsłabszy zapiałem do najcięższej roboty. Ale ludzie, bez przesady, nie będę przecież Kubota zapinął do piątki zagonowej, nie? Case'a już orałem, to się zgadza, że Case'a orałem, no ale Case'a nie jest taki duży. Nie no, patrz jak to fajnie szybko idzie to brunowanie, nie? To jest coś pięknego. No i zaraz będzie zabronowane. Jeszcze dwa przejazdy i będzie zabronowane i będzie gitara. No i znowu nawrotka. Nie, no ja bym mógł tu bronować cały PGR, nie? Tym zestawem to można bronować. Kurde, nie wiem, że to ma fajny dźwięk to jeszcze. No, to teraz zarobicie, zrobiłem wam powiem. Teraz to zarobicie, zrobiłem. Podobało mi się to, że dwa omijaki zrobić. Ale na szczęście brony są szerokie, więc... Brony... W sumie mogę złożyć. Trochę lżej ciągnik będzie miał. No broń się szybko rozkładają, więc... Chcę się tutaj w lewo, bo polna droga, to raz, dwa będę na polu drugim. W sumie to już jestem. Tutaj akurat było wapno po orce zrzucone. Zaraz mu zrzucimy na C. Mu zrzucić na C i ogień. Ostatnie pole do bronowania, przedostatnie, bo jeszcze tamto co orałem muszę zabronować. Dobra, tam jak taki, tam narożnik będzie lekko niezabronowany, to tam wiesz. Tam nie ma problemu. Bo to i tak siernik przeciągnie i tak przeciągnie, nie? Ale to idzie. Jest coś pięknego, jak to idzie. Wiem, że powinienem tu poprzecznik zrobić, ale już się nie wykręciłem. No i mu ogień. No widzicie, tutaj dwa przejazdy będzie zabronowane. Więc tak to wygląda. A raczej głosowego już się nie uda teraz nagrać po tej godzinie.
No bo sejwów nie ma przygotowanych. Patrz, no ten był krecik, ale no nie zdążyłem. 40, aha, dobra. Może zdążę, ale to raczej nie zdążę tyle mi zarobić. No przy okazji jeszcze brony, ten, drogę lekko wyrównałem bronami. Dobra, teraz przez drogę jakoś przejechać szybko trzeba będzie. Nie no, trzeba się skryć. I poczekać, aż przejadą auta i tyle. Bo nie będę składał bronna, dosłownie na 20 metrów. Chyba, że nie przejadę tyle z bronami, to w sumie tego nie sprawdzałem. No nie gadaj, że nie przejadę. To i tak muszę się złożyć tak. Jakie badziewie. Już tak z 1,5 metra zabrakło, nie? Mówię, muszę tą kukurydzę kupić, to wtedy... Muszę tą kukurydzę kupić, to wtedy będzie dużo lepiej się jeździć. No i te rzeczy robić, nie? Pojechał, ja? Ja. Do tyłu. I do przodu. To też będzie szybko zrobione. Gdy ten klinik, to trochę będzie trzeba więcej kręcić, ale to się da. Brony to są zarąbiste rzeczy. Ale sucho musi być, bo się kurzy to jest za tymi bronami. Te pole niestety nie mogę połączyć 3,24. No bo tu jest droga przejazdowa i ona musi być. Ale na koniec serii pewnie zniknie ta droga. Tak sobie coś przypuszczam. Na koniec serii ta droga pewnie zniknie. Bo będą największe pola miały być. Więc na pewno ta droga zniknie stąd. No rów raczej zostanie, no nie będę psuł mapy, nie? To ostatni przejazd? Czy ostatni przejazd? Tak sobie przejadę. Tym przejadę dołem. Ten na powrocie to zagarnę i będzie wszystko na tym polu zrobione. Teraz nawrotka w prawo. To no najlepiej się tak nawraca. Jeszcze tutaj przejazd. Trochę za szeroko było, bo tak myślałem, bym nie wziął tego i tak. Damy, 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 damy. Brony złożyć. Ciągnik tutaj pod płotem zostawić. Albo tu na to pole wjadę i tyle. Bo gdzieś tutaj mi tylko trzeba będzie zrobić później. Dobra, ty sobie stój i teraz tu płota musi przyjechać.
było tak, to było ten. No tam 500 kilo nasion ma chyba. No to starczy. Ile jest? Pół godziny odcinka już czy nie? Jo, pół godziny odcinka akurat. Widzicie, no. Bronowanie akurat szybko przebiegło. Siedmy też powinny w miarę szybko pójść, bo to 6 metrów. Dwa małe pola. Więc powinno być spoko, nie? Nie powinno być tragedii. Tu też jeszcze sąsiady niepokoszone. Ja już się. Już czas na rzepaki, nie? A sąsiady to oni sobie tam skoszą. Chyba, że ktoś będzie dzwonił, żeby usługę zrobić. No to chętnie zrobię, nie? Usługę się. Było tak. Tak. Nie przyjął, tylko muszę teraz odjechać. Koziołka odłączyć i tyle. A, to już jest automatyczna skrzynia, dlatego. Bo tamto mieli wszyscy ręczną skrzynię, więc znaczy ręczną, taką, że trzeba samemu przemieniać. Tutaj rzepaku nie będę siadł, bo tutaj był rzepak dopiero co. I pojadę sobie siać. A tamtego pola. Bo skoro tam skończyłem z bronami, no to teraz przydałoby się tam zacząć. Wiecie, no też staram się wymieniać te pola, nie? Że jak skończyłem dopiero co na tym polu, to zrobić na innym. Dobra, daj mi jeszcze tego krecika raz. Z pieniążkami i tyle, nie? W sumie tak na dobrą sprawę to poprzeczniaki mógłby sobie zasiać, nie? Ale... Bo niektórzy się najpierw naokoło zestaw ścieżek, a potem dopiero w środku. Nie? Nie, no to... Kubota wygodny sprzęt, teraz ma pójdzie. Widzicie, że ja potrafię się w miejscu nakręcić bez cofania. No ale teraz cofnąłem, no bo bym się nie wykręcił, nie? Bo sub był, dlatego się nie wykręciłem, a tak to... Raz, dwa będzie zasiane, więc... Może jeszcze i z tymi faktycznie wałami przejadę, żeby też pokazać trochę tego... Tego mojego. Do mojego kejsika. Widzicie, na raz się nawróciłem. No i o to chodzi. Tak ma to być. Rach, ciach, ciach i po sprawie ma być. Ja to chyba jednak to zwałuję, bo wtedy będę miał komplet. Cały. A przy piątku taki dłuższy czynnik to też spoko opcja, nie? Piątek, piąteczek, piątunie, więc... Fajnie też taki dłuższy odcinek sobie zobaczyć w piątek. No i gitara. Lizard Mazur. Już wiem, jaki kombajn kupuję na Elegrandzie, więc nie ma problemu. Przemyślałem sobie to wszystko. Za John Deere'a. Ale to tam sobie pogadam na Elegrandzie, jaki będzie kombajnik. Kolejny rząd? Nie, no cały. Nie wolno tak iść. ...540 dopiero. No ale dobra, jeszcze dwa levele i będzie ten. Będzie jakaś tam premia. No 30 arów już zasiane. Tutaj jeszcze dwa przejazdy, długie przejazdy, dwa długie i potem ten klinik będzie do zasiania. To tam pójdzie raz, dwa.
35 minuta jest. Więc przyjadę z tymi wałami. Będzie około godziny odcinka. Myślę, że spoko. Teraz 13 to przydałoby się. Przydałoby się wielmoże ogarnąć, no. Jo, wielmoże trzeba ogarnąć, no bo wiadomo, co tam jak nie będzie wielmoże. Znaczy, no, wielmoże trzeba ogarnąć, bo to jest na jutro na 10, więc. A wieczorem pewnie ten baran przyjedzie. A wiadomo, balerona to ja tam mogę sobie ogarnąć później, nagrać. No te półtorej godziny czasu to tam będę miał, nie? W najgorszej sytuacji balerona mogę jutro nagrać, nie? W niedzielę. Żeby to ładnie wyrenderować i wrzucić. To się wszystko da. Ellengrada na wtorek trzeba ogarnąć. Tylko nie wiem, co tam jest do roboty. Na pewno safe muszę ogarnąć, bo tam żniwa były. Myślę, że jakiś może mulcher sobie potem sobie ogarnę. Jakiś mulcher? Bo się by raczej nie. Bo się by dopiero były. Jakieś mulczowanie, może jakieś gnojowica? Coś w tym stylu. Może jakiś obornik? Nie wiem, w sumie nawet. To w sumie trochę ostatnio się zawiodłem na Ellengradzie, bo tam tylko 28 wyświetleń było. I tam było bardzo mało wyświetleń na ostatnim odcinku, więc. Ale za to wielmoża odrobiła, bo tam było 400 chyba 20 wyświetleń. Znaczy no teraz już pewnie więcej. No, dobra, i zasiane, nie? Teraz szybkie dwa poprzeczniaki. I będzie pole zasiane. No i na kolejne. No tu pół hektara rzepaku będzie. No, około hektara będę miał coś zrobić. Tylko dwa małe pola rzepaku będę miał więc. Bizon sobie odpocznie na tych żywach. Ale za to pszenicy i jęczmienia będę miał prawdopodobnie, bo po tych sojach. Trzeba też powoli myśleć nad soją. Znaczy nie nad soją, tylko nad tym. Nad kukurydzą. Może jakąś kiszonkę zrobić. Dopiero trzeba temer się pozbyć. Ale kiszonka już by się przydała w tym sezonie zrobić, nie? Więc co będzie? No tam już tylko 30 tysięcy litrów zostało. Więc nie za dużo. Do tej mery wchodzi 3, no to jest 10 paszołazów, tak? No to 80 ton. No to powinno starczyć. No i dobra, pole zasiane, teraz na kolejne. Tam to trochę szybciej pójdzie, więc. No muszę kupić ten. Te pole 24, bo ciężko się jeździ. I to 23 też przydałoby się powiększyć. Też fajny już by był klimat. Tutaj tych trzech pól narozsiać. Razem. Wtedy też i kombajny łatwiej jest kosić. Bo nie muszę się martwić, żeby przez tą cholerną drogę jeździć. Tylko bym na prosto przez asfalt przeskoczył i tyle. No miejsce na wózek z tej strony jest, więc. Siewnik fajny, 6-metrowy, więc robotka będzie szła. No ale kolejny chyba już jak już będzie. Myślę, że jak już kolejny wylecimy, to już jakieś 8 metrów chyba wjedzie. Już jakiś taki, żeby można było tam chociaż po ściernicku siać. No bo szóstki kolejnej nie będę brał. No, tylko wiadomo, że wtedy bym mógł w sumie. Myślę, że po talerzówce fajnie by było bronami przeciągnąć, nie? Teksturę zmienić. To też już by było uprawione, nie? Bo brony tak fajnie by te wyrównały, te całe ściernisko by ściągnęli brony. Tę całą słomę, co by tam została, nie?
Te też by fajnie coś ciągnęły, te brony. No ale orka musi być, no bo brony mam, to fajnie wygląda to bronowanie, tak? Raczej do końca serii nie będę walczył z bronami, no ale może. Ja to bronowanie wcześniej fajnie na początku było, ale później to omijałem, no bo małe brony były, tylko czwórki były, więc... No ale co prawda 30 mogłem to jeździć wtedy z bronami, nie? Albo siódką, więc... A siódka teraz tylko stoi przy paszowodzie. Tutaj robię, jadę bez poprzeczniaka, no bo... No tak akurat mi pasuje na siebnik. Może ten... Tutaj wiem, że to był rzepak, ale może znowu był duży rzepak zasiał. Wtedy mówię, te trzy pola już razem tu. Chyba tutaj też rzepak zasieje, a to po odcinku już. No też by fajnie to był rzepak, tylko że znowu rzepak będzie po rzepaku, no ale trudno. Coś by się wymyśliło. Kiepski świat. Nie wiem, czy fleta mi się uda w tym roku nagrać do końca. No pewnie nie, ale... Ale będzie na przyszły rok jeszcze flet? No ale to tam nie będę się tak daleko wywielał, bo to wiadomo, to daleko jest. Więc jak patrzę na ten czas, no to tak naprawdę ten czas leci szybko, nie? No popatrzcie, że już jest 1 marca dzisiaj. Już jest 1 marca, więc... Ten czas szybko leci. A dopiero co nowy rok, nie? No ale to trudno. Tak musi być i tyle. Dobra, jeszcze jeden przejazd. Czy w sumie dwa przejazdy będzie zasiane, tak? I tutaj poprzecznik i będzie gitara. 35 nasion, tylko to. Opuść i ogień na tłoki. Robotka musi iść. 15 na godzinę, więc spoko to idzie, nie? O, hektar zasiany. Więc tego rzepaku za dużo nie będę miał. Hektar 20. Bo tam było, tam chyba jest 30 arów nawet naprzeciwko. Nawet nie wiem, ile tam jest dokładnie. Nie pamiętam. Ale coś koło tego może być, nie? Bronę kupiłem za 5 albo 6 tysięcy, to już chyba nawet mówiłem. Więc nie ma problemu. Dawaj, dawaj, dawaj do przodu. Nie powiedz nic nikomu. To będzie hektar 8. Hektar i 8 arów zasiany. Rzepakiem. Więc fajn. Hejter to będzie raz was koszą, to wiadomo. No też tu zasieję rzepak, ale to już po odcinku. I teraz się w sumie tępię do tych wałów, no bo w sumie dawno case'u nie używałem, więc... No mam jeszcze 15 minut do godziny, więc... Ale pewnie raczej godzinny odcinek nie wyjdzie. Bo tam zwołałeś te dwa pola, powinno szybko pójść. Więc tak to będzie wyglądać. 36. FPS to było przez chwilę, ale już jest 50, dobra, już wróciło. O, tak to się trzyma tutaj, 50 FPS-u, 54, o 62. Ogółem całe te. Tu sobie skręcę w prawo. I dojadę na pole szybciej. Czy będzie szybciej, to nie wiem, ale...
Tą gospę planuję kupić też, żeby maszyny trzymać, nie? No później będę miał za dużo miejsc, za dużo maszyn, żeby tam trzymać na tym moim gospodarstwie małym. W sumie już się powoli nie mieszczę, a... Tak, ja wiem, że jeden pies by wyszedł na to samo, jakbym pojechał drogą asfaltową, no ale chciałem od tej strony zacząć. No w końcu tą drogę użyć, nie? No bo... Droga tyle czasu jest, a w sumie ani razu jeszcze nie jechałem na odcinku. No i w przyszłości też wały trzeba będzie zmienić, nie? No bo te szóstki... No te szóstki to i tak robotę robią, nie? Ale... Chodzi o to, że będzie trzeba później te wały kiedy zmienić. Na coś większego. No chyba na dwunastkę teraz, no bo nie ma dziewiątek. A zanim dwunastki wały, no to jeszcze trochę czasu zajdzie. Wtedy z wałami dwunastkami to już bym musiał rząd jeździć, bo jest najsilniejszy. Wtedy już na pewno dwunastki to już do żonglera bym musiał iść. No a wtedy bronu na przykład do Case'a. Case też sobie da radę z bronami, dlaczego nie? Do końca. I do tyłu, i gaz do dech. I gra muzyka. No nie gra muzyka akurat, ale... W zeszłym tygodniu 3 live'y zrobiłem. Tu w 3 dni. A w tym tygodniu będzie ani jednego nie będzie. No bo nie potrzebuję. Znaczy nie tyle co nie potrzebuję, tylko nie mam... Zbytnie czasu, bo dzisiaj pewnie jakieś piwo znowu wyskoczy. Bo dzisiaj sobota. Więc to tak... Tak będzie, nie? Na pewno. Bo ten... Baran już dzwonił w nocy. Mówi, piwo dziś i koniec. Mi się to zbytnio nie podoba, no ale... Jeden 25 akulu, okej. A no dalej ileś tam nakopane? 36, o to... Trochę do włożenia będziesz miał, kolego. Te dwa poprzeczniaki muszą być do wału, żeby to się ładnie nawracało. Jeszcze omijaka zrobić, to też jest sztuką. Sztuka jest piękna, pamiętajcie. Sześć. Ciekawe ile będzie jak on wrócić, czy on to zdąży rozładować. No powinien. Powinien zdążyć. Ale ja mu tam lekko zwiększę tą pojemność jeszcze magazynu. Będzie trochę więcej broni. Trochę szybciej to wtedy rozładuje. Dawaj, dawaj. Sobota 13:12. No czas leci nieubłaganie, no. Co mam wam powiedzieć? Sobota, zaraz niedziela i znowu poniedziałek mi do roboty. Ja i jeźdźmy. Tak to sobie leci ten tydzień na okrągło, tydzień za tygodniem. No tam coś zabiera, nie? Nie patrząc. No za dużo to nie zabiera z tego, tak naprawdę. Faktycznie drugie tyle zostaje. Aha, oni 0,6 ładują. A on 0,9 zabiera, no to tak... Powoli sobie to rozładuje, nie? No patrz, jest 36. Zaraz jak przejdzie, to będę wiedział.
No nie by jeden cały zabrał. Więc 0,4 zabiera, no dobra. To tak nie mi coś tam zabiera, nie? Coś tam niby spada, ale nie za dużo. Więc już wszystko wiem. Za chwilę będę kopalnię zmieniał, bo tutaj już nie mam co robić i mi się nudzi. Ale muszę sobie tę winnę jeszcze ulepszyć, żeby szybciej transportował. Gdzie to główny jest? A tutaj, na środku. Tego aż nie widać nie było. Teraz to fajnie, bo po 3 aku dostaję na pieniążku, więc... Wały w dół i łogin na tłoki. Ten tam co napięcie zawrócił. NPC. No i mówię, zwałowany. Będzie zwałowany. 51 minut, no to akurat będzie prawie godzina. No bo godziny nie będzie, wiadomo. Bo 10 minut tego nie będę wałował. To będzie szybciej. Pięć, dwa. No i dobra. Tak ma być. Dawaj, 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 jedziesz, jedziesz, jedziesz. Albo poczekam na jeszcze raz, jak dam pieniążki, wtedy dopiero się. Tu będę miał 400. No to wtedy już tam z 5 leveli podniosę, nie? Może nie 5, ale 4 na pewno. A 4 w górę, no to już trochę da więcej. No i tak to będzie szło. Dawaj, wałuj, 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 bo trzeba iść na kolejny set. Prawdopodobnie na wielomarze. Dobra, chyba będziemy się żegnać, nie będę tego wałował całego. I o, pożegnam się i tyle. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa. 54 minuty, więc wystarczy na razie do następnego.